Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Secret Agent Clank na PSP, nie na PS2, tylko na PSP i dół, góra. Więc ostatnio skończyliśmy na Rionozie, więc od razu zacznę tą, nie wiem, minigierkę, no dalszą część poziomu po prostu. I najprawdopodobniej już wiem, co było powodem ostatniego odcinka z Undertale. I po prostu już wiem, jak to naprawić. I widzę, że ten problem, gdybym nie wiedział, czemu on występuje, to byłoby dokładnie to samo z tym odcinkiem. Ale na szczęście wiem, jak to naprawić już. Więc tak, to jest, można powiedzieć, że nazwać tą część poziomu coś na rodzaj boss rusha niż bardziej część poziomu, chociaż to nie jest boss rush, tylko po prostu, no nie wiem, jak to wyjaśnić tak na dobrą sprawę. No, falę przeciwników mamy. Falę mamy przeciwników i dzięki temu można troszkę nawet troszeczkę bardziej niż troszkę podekspić sobie bronię. Jak ja tutaj teraz tekspiłem sobie spinkę i obecnie sobie ekspię bulwę, którą dostałem w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie. Jeśli rzecz jasna pamiętać. Też się zdarzają takie przypadki, które nie pamiętają. I podstawowa wersja bulwy może mieć maksymalnie złapie jednego przeciwnika na raz. Maksymalnie może jednego przeciwnika na raz złapać. No i kot mi się wkradł do pokoju. Kot mi się wkradł do pokoju i to nie jest fajne. No kocie, no wkradł. God damn it. Kot się wkrada do pokoju, a później oczywiście wyjść nie może, bo zamykam drzwi, żeby nikogo nie budzić na przykład, jak ktoś idzie spać. Tak to jest z tymi kotełami. Więc jak mówiłem, podstawowa wersja, czyli że tak powiem V2, bulwy może maksymalnie jednego przeciwnika na raz pochłonąć na daną chwilę. I to da się tylko bodajże przedłużyć. Upgrade'ami się chyba nie da, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy do broni. Ale przez level upowanie zdecydowanie się da. Właśnie dlatego to robię, bo na serio bulwa od drugiego poziomu, że tak powiem, doświadczenia, to jest po prostu OP. Ale jak mówię, dopiero od drugiego. No ten drugi, no to praktycznie w tym samym poziomie, co dostaliśmy. Ją można zupgrade'ować, jak widzicie. Dokładnie. Ale warto. Dobra, i teraz przylatuje ten gość i on będzie niszczył te gondole. No i oczywiście możemy sobie... Ops! Demet! Na szczęście jest tu punkt kontynuacji. Możemy sobie tutaj spaść. Lecieć sobie dalej. O! Aha, bo tu jeszcze są przecież te kill planes. Do pewnej wysokości. Ok. Teraz już będzie ok. Bo strefa tam, gdzie możemy umrzeć, się później zmienia. Kiedy on rozwali. Kiedy on zaczyna rozwalać gondolę. No i dlatego jest. Powinno się wtedy skakiwać. Dlatego ja wtedy skakuję po prostu.
W sumie nie ma zbytnie różnicy, czy tak to zrobicie i tak. W speedrunie to też nie ma zbytniej różnicy, bo tak czy siak dostaniesz się w tym samym czasie na wszystko. Dalej tą bulwę nie, no idziemy z tą moją taktyką na levelopowanie wszystkiego po trochu. Raczej levelopowanie wszystkiego naraz. Niektórzy mogą myśleć, że to jest trochę taka logika dziwna. No ale po prostu dużo jest tutaj broni, które są epickie. Więc no... Bardzo bym chciał je mieć i je pokazać. Spinka może nie jest aż tak bardzo epicka, ale po prostu się przydaje. A jak się przydaje, to to już jest dla mnie zupełności dobra broń. I ją lubię po prostu. Bo ktoś mi tam ostatnio zarzucił, jak ja nie mogłem jakiejś tam broni wybrać, to bodajże było z Ratcheta trójki, nie pamiętam już dokładnie, ale wydaje mi się, że z trójki, że jakieś tam broni nie wybrałem, chociaż jest OP po zupgrade'owaniu. No i fajnie, że jest OP, ale nie kupuję jej, bo jej po prostu nie lubię. I tyle. No ale wszystko się wyjaśniło, on zrozumiał, że po prostu jej nie lubię i tyle. No i gitara. No i żadnego problemu nie ma. I tak to jest, więc po prostu na serio, jeżeli wam nie pasuje, że ja jakąś broń tam sobie biorę, a nie inną, co swoją drogą nie wiem, jak może komuś przeszkadzać. Co z tym mikrofonem? Ja pierdzielę. Prawy kanał audio to po prostu szaleństwo jest. Chyba będzie pora wymieniać mikrofon, moi drodzy. Trzeba będzie chyba wymieniać mikrofon. Ale dobra, ukończyliśmy ten etap. Wracimy sobie tutaj do jakiejś tam bazy. No więc dobra. Skoro chcą mnie na jakieś bazy, to sobie wejdę. Okej. I taka ciekawostka, ten... to coś. Ta beczułka z amunicją będzie wam zawsze dawała bulwy. No i bulwa właśnie w tym poziomie też się przydaje. Swoją drogą to jest ostatni raz, kiedy jest tak przydatna bulwa. Na kompletne rozwalenie mechanizmów. Więc jak widzicie, teraz sobie zbieram też titanową śrubę i się mogę zebrać. O! Znaczy na szczęście są te. Częściej rozstawione gondole. Pyk. Ha, tylko na jeden przeskok mi się udało. Aha, to nie da. To co mi się ubrzmiało, że coś tu jeszcze powinno być? Coś mi się ubrzmiało. Dobra, myk. To już będzie końcówka. To już będzie koniec chyba tego poziomu. O. Zrąbałem. Tyk. Demet. Demet. Well, teraz dajcie mi coś czego... Aha, tu przecież było. Stek już. Czego mam najwięcej? Żółtego? Jasne, tak jest zawsze. I myk. Swoją drogą też, jeżeli ktoś gra i musi mieć czas na zastanowienie, to patrzcie też na jaką ma długość dana część klucza, bo klucz jest podzielony na trzy części i każda ta część klucza się zmienia długość w zależności od przesunięcia. Cinematic jakiś? Just a moment, please. My shoe is untied.
Fabrie le Paradis de Tricheur. Ah, yes. I know that casino well. You are not the only one with an ace up their sleeve. Jack of all trades, eh? Excuse me? This is where the magic happened, my friend. Magic? My epic battle with the Jack of all trades. Yes, that is an ace, not a jack. You're really starting to cramp my style, Barney. As I was saying, Jack and I were locked in battle mano-a-mano with my blaster jammed. Thinking quickly, I grabbed the suck-back 3000 from a nearby janitor's closet. No i dobra. Kolejna przypowiastka Quarka, tym razem walec wielofunkcyjny. Chociaż dobrze wiecie, jak to się działo naprawdę. No oczywiście Quark musi utrudniać trochę życia. No. Musimy się schować za tym, no jak to się nazywa, kolumną, żeby nas karty nie trafiły. O jedno. O. Ty. Dlaczego mnie nieraz nie trafił? Swoją drogą jest to skill point, jeżeli walec sam się trafi swoim brecikiem. Przesunę ten mikrofon do siebie. No i teraz gramy miot. Naszą bronią jest odkurzacz. Co na serio, wszystko może być zasysnięte do tego odkurzacza. Ten woźny to na serio musi mieć. Masz dobre coś. O, o. Aha. Tak, chyba go nie walnęło. Tylko po prostu wróciły na niego te breciki jego. Au. Ale dobra, jeszcze tylko... Jeszcze coś... Wessę i chyba będzie ok. O. Jak widzicie, walnęło w niego. I tak go to zdobyłem. Poziom. Punkt umiejętności. O, skill point. Punkt, który oznacza, że mam skilla. No i myk. So, what you doing there, pal? I am sending the first draft of these stories back to the publisher. Oh, I just love the book bids. Let me know what they think of my amazing adventures. I will. Ten robot coś kombinuje. No i kasino. 13 minut. Ojej. Using the information you gave us, we were able to track the eye to this crate. While it's important to retrieve the eye, it's more important to find out who's behind its theft. Once it's taken into the casino, it may lead right to our target. Stay out of sight. Keep your pretty green eyes on that crate. Good evening, sir. Could you sign for this, please? What is it? It is the, display case for that. Kind of small, don't you think? I cannot help the way I was constructed, sir. It has been a burden the length of my existence. Oh. Sorry, fella. I didn't mean nothing by it. Have a good one. Mogę wam zdecydowanie przyznać, że taka scenka jest moją ulubioną z całej gry. Nie wiem czemu, ale po prostu ją uwielbiam. Be on the lookout for secret agent Clank. Green eyes, tuxedo, looks like a secret agent. No. No i tu jest kolejna mechanika, która w sumie nie jest później już używana w ogóle.
Czyli po prostu przebieranie się za kogoś. Do tego mamy specjalny gadżet, czyli monokl. Holomonokl. Którym możemy przeskanować przeciwnika. Byle jakiego, dosłownie. I możemy przebrać jego formę. Nie dostajemy żadnych jego mocy, to od razu mówię. Jak widzicie, cień jest ten sam. Co klanka zwykłego. Ale możemy tak dostać parę fajnych rzeczy. No i jest tutaj hologram, który przydziela nam dostęp. Ten laser powoduje, że holomonok przestaje działać. Po prawej mamy baterię do tejże broni, która po prostu pokazuje nam, jak dużo jeszcze nam zostało czasu, że tak to nazwę. Zawsze lubię się tak bawić z tym gościem, że nie chcę go przepuścić. Raz mi się udało zrobić tak, że utknął. Co jest dobrze. Nie przyjdziesz. O! No i nie przejdzie. Więc tak. Jak mamy to rozegrać? Musimy przede wszystkim załatwić tego gościa. I będziemy się musieli przebrać za seksowną kelnerkę. Nawet za tych NPC-ów moglibyśmy się przebrać, gdybyśmy chcieli. Ale my chcemy za nią. Dobra. Oj. Rozproszyłem się. Nie. No, więc musimy tu przejść. Tak jak mówiłem, seksowna kelnerka. No, przeszedłeś jednak. No i myk. Hello. You're not cleared for secure access. Czemu? Więc co musimy rozwalić? Też przeciwników, żeby... Znaczy, nie musimy teoretycznie, ale dużo łatwiej wtedy jest. Jak rozwalimy gości, którzy nie są nam w ogóle potrzebni, a po prostu tylko przeszkadzają. O! Pykło. I zaraz zdobędziemy kolejną złotą śrubkę. Złotą albo tytanową. Cały czas zapominam, czy jakie były w Secret Agent Clank. Dobra, kolejny kluczyk. I tu jest za tą ścianą tuż dosłownie złota śrubka. Pyk. Tego mamy chyba najwięcej. No oczywiście. Myk, myk i myk. Tytanowa, okej. Okay. Znaleziono tytanową śrubkę. No i git. Teraz musimy się przebrać za tego generała. I on nas nie widzi, spokojnie. Lepszy profil. No nieźle. No to przechodzimy. Jest pięknie. Został udzielony. O, no i git. O. To teraz można tu w sumie narobić punktów za skradanie. To jest bardzo dobre. Muszę tu spaść. Gdzie jest ten gość, który tu patroluje? On jest dosyć ważny dla całej sprawy. Tu jesteś. Cię muszę wyeliminować, bo ty sprawiasz zagrożenie.
Nawet bardzo duży bym powiedział. I teraz potrzebujemy tego. Spinki i sabotaż zrobiliśmy. I te wszystkie roboty można rozwalić, rzecz jasna. Własnoręcznie. Ale ja się wolę w to nie bawić. No i tu mamy budkę telefoniczną. Zobaczmy, co jest ciekawego tutaj do kupienia. Towar Ratcheta. Wszystkie działo. Już się śmiałem z tego. PDA. Ale PDA jest bardzo drogie. Z drugiej strony bardzo przydatne. Więc mamy PDA. PDA działa tak samo jak w Ratchecie Trójce, bo chyba tam, jak nie, w jedynce też zdobyłem. Więc działa tak samo w obu tych, jak w obu tych grach. W dwójce nie pamiętam, czy zdobyłem PDA. No i to jest chyba najtrudniejsza, jak dla mnie, część tej planszy. Czyli kompletnie takie skradanie się. Tu już jest kompletne skradanie się, jak dla mnie to, jak pierwszy raz zagrałem w tą grę, to było to dla mnie najtrudniejsza część misji. Muszę ciebie zlikwidować, bo ty zaalarmujesz wszystkich, jeżeli dowiesz się, że ja to ty. Bo tu jest też ten haczyk, że jeżeli przejmiemy postać jakiejś tam maszyny, to ona się skapnie, że to ona. Na tym cały ten myk polega. Że ona się skapnie. Więc to nie jest dosyć dobre. Jeżeli akurat przed nią przechodzicie. Więc trzeba jak najbardziej się starać, by nie wpaść... przed, albo żeby ta postać, którą... naśladujemy nas, nie zauważył. Teraz trzeba wykombinować coś. Lepiej po prostu wziąć... Co? Co jest przejście. Ja to zwykle robię tak, że po prostu czekam, aż tamten robot przejdzie. Żebym mógł cyknąć fotkę mu. I zaczekać, aż on przejdzie tak kompletnie i po prostu sobie pójdę. I tam już chyba zakończymy odcinek, bo tam jest już taka dosyć długa część. Już tak to nazwę gry. No nie, bo jeszcze jest jedna część. Seriously? After all the black market merchandise I've sold you, what do you think I'm doing here? Good point. What do you want? Ratchet, I'm working to get you out of prison. I knew Slim was there, and this is the only way I could get you a message. I need a passcode to get into the high-stakes room at Le Paradis de Trecheux Casino. Please find someone there with the code and transmit it back to me through Slim. Good luck, Ratchet, and hang in there. I used to play in that game every week. I've got the code you need. I don't have any bolts to pay you. There are a lot of criminal types in here who would like to see me expire for selling them shoddy merchandise. Protect me from them, and the code is yours. No więc pora wreszcie zakończymy ten odcinek. Thank you. Ah, what then? Właśnie ta wyrzutnia. Be Mine Glove. I to jest jeden z tych łatwiejszych poziomów. Uwielbiam tą broń. Co, połączę sobie ją w sumie z tymi minami, bo one też są epickie.
Więc upiekę sobie dwie pecze, nie na jednym ogniu. Bo nie będę wam wyjaśniał, o co chodzi z pszczołami, bo to już było wreszcie Size Matters. Ale w... ta bomba, którą tu trzymam, działa tak, że możemy ją postawić dosłownie gdziekolwiek i ona po prostu wykryje sobie przeciwnika, jak się najbliżej znajduje. Albo możemy też najzwyczajniej w świecie trafić prosto w przeciwnika, albo możemy sobie stanąć w przeciwniku i będzie tu cały praktycznie czas spawnowało bomby i wybuchało na przeciwnika. Co jest kompletnie OP. Dopóki oczywiście macie amunicję, bo to nie ma tak też, że nie czerpie żadnej amunicji. Nie, to było za dobrze. Trochę liczę na upgrade zdrowia. Mi się akurat trafi. A i tu jest takie utrudnienie, że są te działka i... Holy shit. I działka i co jeszcze tam jest fajnego? I wystrzeliwanie piłek. To jest dosyć straszne, jak się ma tylko jeden punkt zdrowia, wiecie? Okej, już nie jest aż takie straszne. Znowu jest straszne. No nie. Okej, to trochę było nieprzemyślane. Tu przyznam. A w szczególności z tym pokazywaniem wam, jak działa to, że możemy wyjść po prostu przeciwnika. To nie było mądre. Ale jako taka mała ciekawostka chciałem to pokazać. Mówię, ja chcę to zupgradeować, a zdecydowanie broni Ratcheta najbardziej chcę zupgradeować do tego odcinka poświęconego misjom Ratcheta. Bo to już będzie kompletnie przerąbane. Bez jakichś porządnych upgrade'ów. O. Myk. Szczególnie z tych P-Mine Glove'ów. Chcę z OP broni, ja ją powinienem stawiać cały czas, ja ją powinienem jechać cały czas w ogóle. Tylko szkoda, że na początku ona ma strasznie mało amunicji. Ona jest po prostu... O, ta broń jest po prostu okropna, jeśli chodzi o amunicję na początku. To niestety je trzeba przyznać. No i nice. Pszczołmina V2. Niestety tej minie jeszcze trochę do V2. Ale spokojnie, to się wyklepie, to się zrobi. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Everything is under control, my friend. Dobra, zmieniajcie to. I nie, to jeszcze nie będzie koniec. Już myślałem. Dobra, koksimy B-Mine Glove. Ups. Dobra, myk. Aha, i mogą być tylko dwie na świetnie. Oh no. Oh no. Oni zaraz mają lepszego cela na mnie. No. O, no i pięknie. Mam 10 tysięcy śrub. Kontynuacja historii. Po
password? Monkey Pickle Pants. Well, howdy, partner. It's nice to have a new face at the table. And a handsome face at that. Thank you kindly, miss. So how do y'all play your little game here? Seems a mite simple for my taste, but I will give her a go. What are the stakes? What do you got? Here is the deed to my ranching planet. I will put her up against whatever you all have in that crate. You certainly seem to know what you want. I like that in a robot. We've got a deal. Ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam... Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. Do następnego odcinka.